możemy zaczynać powolutku. Jeszcze sobie Pani tutaj. Dobrze, szanowni Państwo, myślę, że obydwie z Panią Agatą bardzo się cieszymy, że przybyli Państwo akurat na to spotkanie. Ja już powiedziałam, że to jest Pani Agata. Państwo wiedzą, że to jest Pani Agata Komosa-Styczeń, autorka książki ja pokaże Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie, bo gdzieś by indziej. I zastanawiałam się, jak pani Agata zechciałaby być przedstawiona nawet zadałam takie pytania ale pani Agata zupełnie luźno powiedziała, że właściwie to tutaj nie ma jakichś takich tematów, które należy, których na przykład należałoby unikać. A ja sobie pomyślałam, że przedstawię panią może w ten sposób, że chyba na co dzień raczej pani słucha. Prawda? Jako dziennikarka i nie tylko, a dzisiaj my będziemy chcieli posłuchać Pani, oczywiście ci z Państwa, którzy przeczytali te terniczki pewnie już dużo wiedzą, bo tutaj dużo się w tej książce dzieje. Prawda? To jest książka o kobietach, zastanawiałam się też dla kogo i mam taki swój pomysł, dla kogo. Słuchaj. Pomyślałam sobie, że to jest książka no, pewnie dla nas, dla kobiet, dla wszystkich ludzi. Tak, prawda? No bo zwykle przecież książki tak mają, że dobrze by było, gdyby trafiały do wszystkich najlepiej. Ale ja przede wszystkim pomyślałam sobie o na przykład o takich nie wiem, małych dziewczynkach, o młodszych kobietach, o dziewczynach w ogóle, żeby może pokazać im, że są różne style bycia, różne sposoby bycia, różne style życia, w ogóle, prawda? Żeby się chciały, żeby chciały wychodzić poza schematy, w których chyba jeszcze, mimo wszystko, troszeczkę tkwimy. Jak pani sądzi, czy my tkwimy jako kobiety w jakichś schematach, z których powinnyśmy, albo dobrze by było, żebyśmy się wyzwalały, czy to w ogóle nie ten kierunek, w ogóle nie tak? Tak, na, na pewno tkwimy w tych schematach. Wydaje mi się, że nie tylko kobiety, że mężczyźni też tkwią w schematach i że trochę tak funkcjonuje kultura, że, że wtłacza w nas w jakieś schematy, które potem regulują nasze życie, postrzeganie rzeczywistości i postrzeganie nas samych. Z kobietami jest o tyle trudniej, że te schematy rzeczywiście trochę im umniejszają, trochę utrudniają realizowanie celów, które sobie postawiły. Czasami te same schematy utrudniają też życie mężczyznom, tylko tego nie widać na pierwszy rzut oka. Dlatego, dlatego to jest takie ważne, żeby o tym mówić i, i żeby to pokazywać. Natomiast jeśli chodzi o to, dla kogo jest ta, ta, ta książka, to rzeczywiście patrzyłam na to, Zaczęłam myśleć o tej książce z takiej perspektywy, o której pani mówiła, czyli rzeczywiście, dla dziewczyn, dziewczynek, kobiet, które chciałyby, a boją się, który przeraża potęga gór, które przeraża sport, wysiłek fizyczny. A z drugiej strony, im dłużej pisałam tę książkę, im um, częściej o niej rozmawiałam, im częściej rozmawiałam z moimi e, koleżankami, e, z moimi rozmówczyniami, ale też z mężczyznami, m, którzy. Są też w tej książce, ale takimi, którzy czytali tę książkę na, na etapie e, pisania jeszcze, że to jest bardzo często tak, że sami mężczyźni nie uświadamiają sobie tych problemów, ograniczeń i e, trudności, z którymi borykają się kobiety na co dzień. I że w 80 przypadkach to nie jest tak, że mamy wielką dychotomię. E, I to jest dychotomia. Wspaniałych kobiet i tych złych mężczyzn, którzy podkładają im nogę, żeby przypadkiem nic im się nie udało. Ale to jest bardzo często niezrozumienie. Niezrozumienie tej naszej kobiecej perspektywy, bo ona po prostu nie była przedstawiana. I pomyślałam, że to jest ta druga płaszczyzna i, ta, i, 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 i ci kolejni bardzo ważni odbiorcy, na których mi zależy: mężczyźni. Czyli jednak mężczyźni, prawda? No bo tak. Pani książką właściwie można podzielić na takie dwie części, prawda? Gdyby ktoś chciał tak strukturalistycznie podejść mm -hmm. do, do, do tego tekstu, ponieważ część opowieści, no to właśnie są opowieści, prawda? To nie są siłą rzeczy, no bo przecież tych kobiet po prostu już między nami nie ma. E, więc trzeba było zapytać kogoś, prawda, o te ich życiorysy, choć nie tylko, no bo przecież w źródłach funkcjonują tyle tylko, że. Pewnie Pani tutaj doskonale to wie, że stosunkowo rachitycznie prawda, jednak, że być może jest… Albo, albo... funkcjonują w określony sposób. No właśnie, 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 albo, albo w określony sposób, czyli jest jakby to ta jedna część. prawda? Ja nawet sobie tutaj, proszę Państwa, specjalnie dla tych kobiet, których, których nie ma, tutaj sobie w ogóle wypisałam kilka nawet pewnie nazwisk może nie będę tutaj litanii czytać bo to pewnie by się miało celem ale no na przykład prawda Beata łaska maria steczkowska natalia janotówna Antonina Engliszowa, Wanda Jerominów, naprawdę, żeby wybrzmiały gdzieś te nazwiska kobiet, których już między nami nie ma. No i to jest właśnie ta pierwsza część. I zaczynając oczywiście od wstępu do pani książki, gdzie jednak no, bardzo jasno, prawda, pani deklaruje, że to właściwie miała być taka perspektywa nieco feministyczna, herstoria, prawda, a nie historia. No to oczywiście gra słów, ale no wiadomo, że będzie chodziło, prawda? Właśnie o, o historię, no jednak użyję tego tradycyjnego określenia w odniesieniu do tych, którzy byli pomijani, nie zawsze tylko kobiety, no ale tutaj akurat mamy do czynienia z kobietami. I zastanawiałam się, w jaki sposób można uzyskać, Kobiecą perspektywę, pytając o te kobiety, mężczyzn, i czy to w ogóle jest problem? Czy raczej w tych herstoriach y, chodziłoby o to, że w ogóle ktoś mówi o kobietach, a no cóż, prawda? I teraz tak, czy inaczej mówią mężczyźni o kobietach? To jest dosyć takie banalne pytanie, ale, ale na przykład w kontekście tego, co, co tutaj zostało prawda, powiedziane w książce, czy pani się wydaje, że gdyby to kobieta opowiadała o tych kobietach, to jeszcze inaczej by zostały te herstorie, niech będzie opowiedziane? No bo druga część to są po prostu wywiady. Po, po prostu, tak sobie tutaj banalizuję, ale to jakby nie, nie w kontekście oczywiście no jakby gatunku, który tutaj zaistniał, tylko są to wywiady, więc faktycznie tę kobiecą perspektywę, mocno kobiecą, można, prawda, zauważyć, no bo kobiety mówią same o sobie. Więc to jest taka naprawdę perspektywa kobieca. Natomiast jak to jest z tymi właśnie opowieściami tak, o przeszłości. O kobietach, których po prostu już między nami nie ma. I to jest bardzo trudne, dlatego że pisząc książkę, która z założenia miała przełamywać stereotypy, bardzo trudno jest pisać o kobietach, z którymi się nie rozmawiało, nie wpadając w jakieś klisze kulturowe, nie wpadając w określenia typu Zwiewna orlica, jak to często mówiono o, o Skotnicównach. Um, bardzo trudno jest um, uniknąć tego typu generalizowania. Starałam się zwrócić na to uwagę, natomiast to było bardzo trudne. No bo jednak sama funkcjonuje w tej, w tej kulturze. Starałam się, o ile miałam dostęp do tekstów źródłowych, tak jak w przypadku Marii Steczkowskiej. Um, z Kupić na takich niuansach, które dzisiaj wydawały mi się bardzo zabawne. Tak jak w przypadku Marii, która pisała swój przewodnik z podróży do Tatru i Pienin. Ona zaznaczyła taki, taki aspekt, który wydawał mi się bardzo współczesny, a okazało się, że, że był też ówczesny. Że ona pisze tę książkę po to, aby kobiety nie bały się iść w Tatry, bo panowie wracając z wypraw górskich, jeszcze w tamtych czasach one były naprawdę ekstremalne, nie mówię, że dzisiaj nie są, ale wówczas tych szlaków i osób, które się w ogóle poruszały po górach, było bardzo mało. Opowiadała o tym, że oni wracają i opowiadają o po prostu strasznych historiach, które się tam dzieją. Noziejące przepaści, przeraźliwe skały, po prostu śmierć, która, która czyha gdzieś tam na, na ramieniu, i to jest naprawdę igranie z losem, postawienie nogi gdzieś tam trochę poza, poza kuźnicę. I to mi dało do, do zrozumienia, że. że to jest bardzo podobnie tak jak dzisiaj. I dlatego ta opowieść jest tak ważna, i dlatego tak ważne jest, żeby kobiety były w tych typowo miejskich miejscach, żeby przełamywały ten straszny mit. Da się odsiać to, co męskie w tych opowieściach od tego, co ewentualnie mogłoby być kobiece, gdyby opowiadały kobiety o kobietach? Eee, trochę tak. To zabawne, bardzo często w, w opowieściach tych, 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 które usłyszałam od panów, pojawia się wątek macierzyństwa, pojawia się wątek rodziny, pojawia się wątek trochę siły fizycznej. Natomiast w opowieściach kobiet bardzo często ten aspekt się... Nie pojawia paradoksalnie. Ja sobie zrobiłam takie założenie, że nie będę wprost pytała moich rozmówczyń o to, czy mają potomstwo, jak radziły sobie z macierzyństwem, z takiego cynicznego założenia, że mężczyzn się po prostu o to nie pyta. I o ile moje rozmówczynie same ten temat w jakiś tam sposób wyciągały i chciały o nim mówić, bo to było dla nich ważne, to tak. Natomiast jeżeli nie, to to gdzieś tam pozostawało w cieniu. Co też jest ważne, w historiach kobiet pojawiały się wątki, które do tej pory w ogóle się nie pojawiały, czyli te stricte fizjologiczne, które, które dotyczą kobiet i dotyczą kobiet w skale, w, w górach. Więc to jest kolejny aspekt, kolejna perspektywa, o której bardzo często w kontekście gór się nie myśli, a dla nas kobiet jest bardzo istotny. Tak, ja czasami potrafi... No, mieć duży wpływ na wycieczkę, zrujnować wszystko, <laughs> po prostu mówię eufemistycznie. <laughs> tak, ja jest. tutaj mówię, mężczyźni, mężczyźni, ale jeżeli chodzi o tych mężczyzn, to oczywiście to są panowie, którzy też mają imiona i nazwiska. Ja tylko nie chciałam od razu w ten sposób, ale to pan Poloniusz Rajwa, który udzielał. Bardzo od... mi pomógł, tak? Tutaj pomocy. pan Wojtek też tak, tak się jest. pojawił. Między innymi, więc innymi, to są takie nazwiska, czyli znawców, faktycznych znawców, którzy, którzy dużo wiedzą. Witold mogli... Paryski, no też Zofia Paryska, bo przecież encyklopedia była bardzo ważnym źródłem. źródłem. Chociaż tam pewnie trudno dokładnie, kto to kto co co, tak no, Bo są e, obydwoje, są podpisani jako autorzy, możemy się jedynie domyślać po zainteresowaniach, mhm. kto mógł prawda tworzyć poszczególne hasła, no ale e, chociaż myślę, że tutaj Wśród y, znaczy. naszych gości zapewne są osoby, które potrafiłyby bezbłędnie wskazać, które hasło tworzył pan Witold, a, a które pani Zofia. No, ale, y, ale to, to nie o tym. Y, tak, powiedziała pani o tej sferze fizjologicznej. Tutaj muszę powiedzieć, że mm, ostatnio troszkę interesowałam się <laughs> przepraszam, blogami górskimi i takimi opowieściami, które tam z kolei są zamieszczane. I przepatrzyłam ileś tam tych blogów pod kątem tematyki, języka i tak dalej. I na jednym z blogów, właśnie na blogu Łukasza Supergana, mhm. kiedy, który, jak sądzę, ma takie założenie, żeby jakby pisać, ile się da, żeby ludziom było łatwiej mhm. wychodzić, no nie tylko w góry. To jest, to, to jest blog. Przecież nie tylko górski, ale pojawił się właśnie wątek fizjologiczny, i on wprost napisał, że on to zostawia swojej koleżance, niech ona o tym napisze, bo on po prostu się na tym nie zna. Mhm. Natomiast jakby poruszyło mnie to, że jednak y, zauważył, dostrzegł, to znaczy nie wiem, czy on być może, y, ktoś z otoczenia. Natomiast y, prawda na ten męskiej. Ale powiem szczerze, jest. że to jest mhm. w ogóle bardzo drażliwy wątek. wątek. Bo ja y, kilka lat temu ładnych. E, razem z koleżankami, które też intensywnie chodzą po górach, zrobiłyśmy test na dużym portalu e, specjalnych takich przyrządów, żeby łatwiej było kobiecie się załatwić e, w, e, w terenie. I powiem szczerze, że ten test wywołał po prostu absolutnie burzę. O tym się nie pisze, o tym się nie mówi w ogóle. Co za szalone baby, które, które w ten sposób funkcjonują. A jednak to jest tak odmienna sprawa, jeśli chodzi o kobiety i mężczyzn, i tak bardzo utrudniająca nam życie, że to jest super ważne, tylko że wciąż budzi ogromne kontrowersje. Już budzi kontrowersje, bo to jest bardzo intymne, prawda? I w ogóle jak o tym mówić, no ale przecież Ale jednak trzeba to robić, musi sobie poradzić, prawda? To, zresztą w ogóle no, kwestia fizjologii, fizjologii w życiu, czy w ogóle w przestrzeni publicznej no, jakby budzi, prawda? Pewne kontrowersje, tak. a już tym bardziej nie wiadomo czemu, chyba w sumie. Jak kobiecej. Właśnie kobiecej fizjologii jest taka trudna. E, a czy były, może tak, jakim kluczem pani szła, wybierając swoje bohaterki? I czy były, czy są takie bohaterki, do których pani chciałaby jeszcze? Do... Ja wiem, że część po prostu się nie zgodziła, tak. prawda? Więc jakby nie, nie chciały wziąć udziału w wywiadach, no i stać się poniekąd twórczyniami książki. No ale właśnie, jaki był klucz? I czy jeszcze są takie panie? Z którymi chciałaby Pani porozmawiać? Oczywiście, że tak. Dlatego, że tych kobiet jest bardzo dużo. E, bardzo mi zależało na tym, żeby przedstawić jak najszerszą działalność kurcką, jak, jaką kobiety w Tatrach wykonują. Bardzo mi zależało na tym, żeby tych speleolożek na przykład było e, dużo więcej, ponieważ to jest w ogóle dziedzina, która jeśli chodzi o perspektywę kobiecą, jest praktycznie e, nieopisana. E, natomiast tutaj to już. W ogóle był bardzo duży problem. Nawet nie taki, że to była jakaś niechęć do e, odpowiadania na moje pytania, tylko to był ten aspekt kul kulturowy, który je blokował, bo wszystkie mówiły: nie, nie, nie. Speleologia jest e, sportem zespołowym, i bardzo mi trudno się e, wypowiadać jako solistka w tym, e, w tym aspekcie. Więc to, e, to powodowało, że. Tutaj było mi trudniej znaleźć bohaterki. Więc tak jak mówiłam, próbowałam znaleźć trochę dziewczyn, które wspinają się w, w, skał, w tych skałach wielkoformatowych, trochę te, te dziewczyny, które chodzą zimowo. Te dziewczyny, które skupiają się na boulderingu. Mam przewodniczkę, nawet dwie przewodniczki. Trochę było tak, że kobiety, które, z którymi rozmawiałam, polecały mi kolejne kobiety i mówiły, koniecznie, słuchaj. Tutaj nie możesz pominąć tej, tej osoby. Bardzo pomogła mi Kinga Baranowska, która, której tutaj, nie, której tutaj nie, ma. nie ma, która sama powiedziała, że nie czuje się um, właściwą osobą do tej książki. Natomiast Alicja Paszczak i Gosia Jurewicz, które rzeczywiście no, robią niesamowite rzeczy, a bardzo trudno było cokolwiek o nich znaleźć, tym bardziej, bardziej np. pani Alicja, no to tutaj jestem wielka, wielką fanką jej męża, który jest niesamowitym PR-managerem PR własnej żony e, i który które nagłaśnia każdy jej sukces i, yy, i bardzo dba o to, żeby, żeby była odpowiednio przedstawiona. wysłał mi najróżniejsze zdjęcia i dbało o to, żeby to były dobre formaty. Więc to też jest bardzo, bardzo fajny aspekt tego współczesnego partnerstwa, dzięki któremu kobiety mogą, mogą się dzisiaj wspinać. Yy, więc to jest trochę tak, że te kobiety pomagały mi odnaleźć inne kobiety, które które y, powinny się znaleźć na kartach tej książki. Natomiast ja cały czas mam wrażenie, że, że ta książka jest niepe nie, niepełna i że tych kobiet powinno być więcej i że powinny być jeszcze inne. Innego zdania trochę był mój wydawca, który mówił koniec, y, kończymy na tym, y, bo, bo, bo naprawdę nigdy nie skończy tej książki i mam wrażenie, że rzeczywiście mogłoby się tak wydarzyć. Czyli to nie był taki wybór, w którym pani się skupiła na przykład na wynikach tych kobiet? Czyli Bardzo trudno, trudno jest no mówić właśnie. o wynikach. To jest na przykład, jeśli chodzi o speleologię, to, to możemy mówić o liczbie szczytów, które ktoś zdobył. Możemy mówić o liczbie trudnych szczytów w trudnych warunkach, które ktoś, ktoś zdobył. Ale na przykład, jeśli chodzi o jaskinie, to jest w ogóle. No, Terra Incognita I, i też o tym mówiły moje bohaterki, że o ile można powiedzieć, co jest najwyższym e, szczytem o tyle najgłębszej jaskini, no cały czas prawdopodobnie e, nie znamy. Co też było dla mnie istotne, to żeby e, w miarę e, historycznie e, ulokować kobiety w poszczególnych dekadach. Powiem szczerze, że było mi bardzo trudno, jeśli chodzi już o, o lata 60. Na szczęście tutaj pojawiła się Małgorzata Surdelnyka, głównie dzięki swojej córce też, która, która bardzo mocno ją namawiała, żeby, żeby, żeby ze mną porozmawiała, bo tutaj też był taki wewnętrzny opór, że nie czuję się w żaden sposób predestynowana do tego, żeby, żeby opowiadać o swoich osiągnięciach. One są zawsze dla kobiet za małe. Za małe to osiągnięcia, tak? Tak, tak odbierają. No to jest bardzo ciekawe, prawda? Ja, wczoraj toczyliśmy w takim mniejszym gronie, że znaczy właściwie te, te, taką mikro właściwie, yy, dyskusję o tym, że jest taka cienka granica, prawda, pomiędzy mówiąc nieco potocznie, przepraszam, lansiarstwem, a informacją, prawda, którą można po prostu na swój temat podać i być może to też częściowo prawda, blokuje nie tylko kobiety, być może też mężczyzn, prawda, którzy robią coś nie wiem, wspaniałego, ale nie czują, że należy o tym mówić. Jest coś takiego prawda? jak imposter syndrome. On dotyczy bardzo często głównie kobiet, aczkolwiek mężczyzn też. To jest takie przeświadczenie, że Wszystkim się wydaje, że ja się na czymś znam, ale ja tak naprawdę się nie znam i wszyscy się w końcu poznają na mnie, że ja wcale nie jestem taki dobry, że ja wcale tak nie potrafię, że ja jestem wielkim oszukańcem i za chwilę ta, ta, ta maskarada, te maski opadną i jeżeli ja będę za głośno mówił o swoich wynikach, o swoich sukcesach, no to kiedy przyjdzie ten moment, kiedy wyjdzie na to, że ja nic nie potrafię, nic nie umiem, to, yy, no to będzie wielki śmiech. Więc y, ja widzę, że to też bardzo funkcjonuje. Pani o tym mówi, a mi od razu się przypomniał taki sprzed lat właściwie wywiad, proszę Państwa, z Danutą Stenką. Nie pamiętam w jakim czasopiśmie ona o tym mówiła, ale przecież wszyscy wiemy, że to jest doskonała aktorka. Natomiast ona właśnie opowiadała o tym, że ona przez długi czas, nie wiem czy nadal tak jest, ale miała takie właśnie poczucie, że tak jak Pani powiedziała, w pewnym momencie wszyscy, wszyscy, wszyscy się zorientują, że ona właściwie niewiele umie, nie potrafi grać, nie jest dobrą aktorką. Co ciekawe, stenka czy tata terniczki w wersji audio. Otóż no. <grym> Także tak to, tak to wygląda. Dwa. W ogóle, wie Pani, ten wątek z jest, znaczy w ogóle, cała książka jest bardzo ciekawa, natomiast faktycznie myślę, że o speleolożkach wiadomo najmniej. Mhm. Czy, mówię tak z perspektywy przewodniczki, i większość tych postaci, właściwie wszystkie postaci, które tu się pojawiły, z wyjątkiem kilku nazwisk z były mi znane zupełnie dobrze znane nie wiem, z literatury, z opowieści różnych, a ta speleologia faktycznie, prawda? To znaczy nie, nie sama jako dziedzina oczywiście, natomiast myślę o tych kobietach, a przecież tam są dokonania wybitne. Każda z tych kobiet, yy, o których tutaj pani napisała, yy, doszła bardzo wysoko Albo bardzo głęboko. Albo bardzo głęboko, to jest. Oczywiście. Albo bardzo głęboko, w każdym się zajmowały, zajmują tak jakby wysokie stanowiska, nie wiem, jak to nazwać nawet, prawda, ale jakby w tej hierarchii, jakiejś tam takiej speleologicznej są ważne, albo były ważne, jak no niestety w przypadku Anna. To była dla mnie bardzo ważna postać, i bardzo cieszę się, że koniec końców udało mi się porozmawiać z Markiem Lorczykiem na temat Anny Antkiewicz, bo to też, to też było trudne, to się wiąże z trudnymi wspomnieniami i, 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 i powrót do nich widziałam, że był dla Pana Marka bardzo trudny, ale mm, o tyle w przypadku Anny Antkiewicz, ten jej historia jest ciekawa, że ona poza tym, że rzeczywiście. Była sportsmenką, była niesamowitą speleożką i ekspertką. To to, o czym, co wybrzmiewa, że była fantastyczną menadżerką i że potrafiła i, i tutaj rzeczywiście da się zauważyć ten, ten spiritus movens, ten, że była katalizatorem wypraw, potrafiła nie dość, że zorganizować się, to jeszcze miała w sobie taki rys osobowościowy, że ciągnęła za sobą ludzi. a to jest wyjątkowo trudne, bo jakby mnie trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek zmusił mnie, żebym jednak zeszła w takie czeluście. Zresztą pan Marek mówił wprost, prawda, że to ona go nauczyła, tak. że to dzięki niej tak. prawda? on się znalazł, znalazł w tym miejscu. Określał ją jako prezeska cały tak czas, co, co, tak. co też jest bardzo znamienne, bo no to się rzadko zdarza. Właśnie, prawda. Ja też muszę to powiedzieć, że czytając książkę cały czas sama siebie pytałam, czy ja też tak mam, że tak myślę, że kobietom jest trudniej działać w górach. Może nie mam takiej perspektywy, na pewno nie mam, tak jak na przykład Zosia Pachleda, która tutaj się wypowiada, prawda? Dlatego, że I, też, I też jest z nami. E, prawda? Więc wiadomo, czy na przykład Ewelina Wiercioch, która z kolei trafiła do topru. I tutaj Panie pokazują, prawda, że bywało ciężko, prawda, że bywało trudno. Ja jakoś tak żyłam sobie zawsze w takim przeświadczeniu, że ta równość jest. Proszę Państwa, naprawdę tak to odczuwałam, będąc no niemal 20 lat w środowisku przewodnickim, kół przewodnickich, przewodników, zresztą też takim w sumie męskim dość świecie wydaje mi się w, w pewnym stopniu. Nigdy nie odczułam tego, żebym była dyskryminowana czy jakoś deprecjonowana ze względu na to, że jestem kobietą, a w ogóle w dodatku jeszcze ceperką i tak dalej, mm. prawda? Nie. Mm -hmm. Natomiast y, te historie pokazują to w różny sposób, prawda? To od czego to zależy? Jak pani to czuje? Czegoś pani jakby dowiedziała z tych historii właśnie na ten temat? Mm -hmm. To też są różne perspektywy. E, dlatego, że. Bardzo mi zależało na tym, żeby nie stworzyć e, monografii ofiar, kobiet ofiar e, górskich, i nie mam tu na myśli tych, które zginęły na szlakach, tylko tych, które zostały stłumione przez mężczyzn, bo to zupełnie tak nie jest. Jakby żadna z moich bohaterek nie jest e, ofiarą, e, wręcz przeciwnie. Natomiast jeżeli myślimy sobie w ogóle o górach i o narracji, jaka e, i o języku, w jakim mówimy o górach, to proszę zauważyć, że zazwyczaj mówimy o zdobywaniu góry. Czasem e, słyszałam o tym, że ktoś górę posiadł. E, albo napiera. napiera albo na ciśnie. górę. Że są lodowi wojownicy. Że to jest taka bardzo już na dzień dobry męska, twarda narracja. Kiedy rozmawiałam z moimi e, bohaterkami, tam też były tego typu określenia, ale bardzo często spotykałam się z określeniami typu urzek mnie taniec e, w skale. Ta subtelność ruchów, zupełnie inny język, którym kobiety operowały, mówiąc o tym, co je w te góry pchnęło i co je pchnęło do tego sportu. Dla niektórych to były emocje, dla, tak jak właśnie dla Małgorzaty, Neki, dla innych to było, to było ryzyko. Czasami, tak jak mówimy o tych trudnościach, to jest w pełni uświadomiony seksizm i jakby bez dwóch zdań. Bywa tak, że panowie mówią hola nie, panie najzwyczajniej w świecie nie powinny być w górach. I były takie dyskusje między Janem Alfredem Szczepańskim i Krystynem Zarembą Stanisławem. Potem słynna dyskusja między Romanem Kordysem a Mariuszem Zaruskim. Znamienne, że to właśnie panowie rozmawiali o tym, czy panie powinny chodzić po górach. Nie tak rzadkie, I prawda? to jest, spotykamy się z tym, z tym na... Na co dzień, ale bardzo często to jest zupełnie nieuświadomiony nie problem. Żarciki, określanie nawet żartobliwie kobiet, babo-chłopami, proszę zauważyć, że babo-chłopami czy, czy końmi, to nie to, że kobieta jest silna, to nie to, że kobieta ma krzepę, to nie to, że ona potrafi, tylko już je, się jakoś tam klasyfikuje w te y, męskie określenia. I wydaje mi się, że ten nieuświadomiony, transparentny seksizm, który, który cały czas jakoś tam funkcjonuje, nawet u bardzo fajnych facetów, jest właśnie tym najgorszym, co, co, co może nas spotkać. I ja też zauważyłam, że wśród moich bohaterek jest taka duża presja na to, żeby się koleżankować z, z, z kolegami, żeby się nie obrażać, żeby to wszystko puszczać jednak mimo uszu. I zdaję sobie sprawę, że są charaktery, na które to nie wpływa. One pójdą, zdobędą, je to nie ruszy. Ale nie każda kobieta, która idzie w góry, musi taka być. I, i fajnie by było, gdyby tego typu sytuacje nie odsiewały tych, które nie poradzą sobie z, z taką krytyką. Co też e, bardzo ciekawa jest historia Joanny Piotrowicz, w zasadzie fragment tej historii, kiedy ona mi opowiada, jak ona zdobywała swoje stopnie Taternickie. To jest, no, to jest na film drogi historia. Jedno dziecko, gdzieś tam Białystok, drugie dziecko, gdzieś tam Poznań, maluch zostawiony u kogoś, potem pociągiem w Tatry. Który mężczyzna rozlokowuje tak całą rodzinę po Polsce, zanim przyjedzie i, i, i zacznie chodzić po tych górach? Więc to są takie historie i takie aspekty, o których. Czytając o dziewczynie, która gdzieś tam weszła, nie, nie, nie myślimy, a one jednak funkcjonują. No to prawda. Myślałam też o takiej perspektywie czasowej. Jak pani to czyta z tych historii, które udało się pani zebrać? E, czy jest? Była, czy jest różnica w trudnościach, jakie miały, mają kobiety, czy jednak jest coś jeszcze podobnego, co łączy te dawne kobiety, jeżeli chodzi o trudność wyjścia w górę, w ogóle zajęcie się górami, zajęcie się działalnością górską, czy jednak czasy pokazują, że współczesne kobiety. Mają inne trudności niż te kobiety sprzed, nie wiem, 100 lat na przykład. Na pewno mają inne. Mhm. Nie potykamy się o suknie. Możemy chodzić w krótkich spodenkach i w wygodnych e, butach. Jest e, cała masa partnerów, które wspierają swoje, swoje partnerki w, w, e, w karierze sportowej. Ym, ale też jest coś, o czym mówi mi Karolina Ośka, co te, u, uświadomiła mi to bardzo e, mocno rozmowa z nią. Że te trudności leżą bardzo głęboko w kulturze, w której, w której się wychowujemy. Ona powiedziała takie zdanie, że kobiety bardzo często nie robią w górach tego, na co je tak naprawdę stać, że nie porywają się na te yy, wyzwania. Yy, no i rzeczywiście, jak. I, I mówi też o tym Iwona Gronkiewicz-Marcisz, że jak chłopakowi coś nie wyjdzie, to rzeczywiście od małegoś słyszy, dawaj, słuchaj, no przecież nie jesteś babą. Eee, dome, dome. Próbuj, próbuj tak, próbuj do skutku. Eee, i, I ja sama jestem bardzo mocno teraz e, zainteresowana e, tematem, bo mam roczną córkę. Jest taki bardzo, bardzo ciekawy fanpage, jak wychowywać dziewczynki, który pokazuje, jak ogromne są różnice w, w tym już, już na samym początku, że zdaje się, do piątego roku życia zarówno dziewczynki, jak i chłopcy pytani o to. Kim chcą zostać w przyszłości, wymyślają naprawdę najróżniejsze zawody, pomysły. Dziewczyny chcą być kosmonautkami, strażaczkami. Im dalej w las, im są starsze, im mocniej taka kultura tłumaczy im, że hola, hola, może kosmonautka niekoniecznie, ale tutaj mamy dla ciebie inne zajęcia, tym bardziej one zaczynają się ograniczać rzeczywiście w tym rezerwuarze e, aktywności które ktoś dla nas kiedyś, yy, kiedyś wymyślił. Yy, więc z tego co widzę, to rzeczywiście mężczyzn, którzy podstawią tę nogę złośliwie, czy tak jak w przypadku, nie wiem, czy Państwo znają historię pierwszej maratonki, kobiety, która się zapisała na maraton, wpisała Katrin Switzer, wpisała tylko swoje inicjały i nie wiedziano, że jest kobietą, jak ją zobaczono na, na trasie, to jakiś bardzo zagorzały pan próbował ją siłą ściągnąć z, z biegu. Na szczęście koledzy, go, koledzy tej pani go, go powstrzymali. O tyle dzisiaj myślę, że to jest przede wszystkim kwestia. Mas mediów, kultury i tego, jak jesteśmy wychowywane. Prawda? Czyli gdzieś mimo wszystko, prawda? To wychowanie tak nam cały czas gdzieś wychodzi, prawda? W tej naszej I to rozmowie. jest niestety pewnie jeszcze kwestia lat. To, 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 um, to, 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 to nie będzie od tak, natomiast e, dlatego tak ważne jest, żeby o tym mówić i to pokazywać. A czy widzi Pani takie cechy, które by szczególnie predestynowały kobiety do uprawiania sportów? Przepraszam za określenie tak zwanych męskich. I tutaj się tego boję, bo to od razu byśmy weszli w stereotypizowanie. Też ostatnio przeczytałam ciekawy artykuł o tym, że bo można było powiedzieć, że właśnie kobieta jest bardziej empatyczna, powiedzmy czuła, będzie, będzie lepszą partnerką, można ją wybrać, bo jest się pewnym, że, że nie zostawi człowieka. A to też wcale nieprawda. Jakby kobiety nie są bardziej empatyczne z, biologicznie to jest kwestia tego, że Trochę się nas do tego przystosowuje, żebyśmy takie były. I to obciążenie emocjonalne, bo to jednak jest obciążenie emocjonalne i praca emocjonalna kobiet, o której się nie mówi, cały czas gdzieś tam, gdzieś tam na nas wisi. Więc tutaj unikłabym odpowiedzi na pytanie, czy są jakieś cechy, mogłabym powiedzieć o cechach biologicznych, tak, które, no, które też są różnorodne, bo są też kobiety dużo, bardzo, bardzo silnie zbudowane. No ale mówiło mi wiele spolożek o tym, że akurat rzeczywiście drobna budowa ciała bardzo się przydaje w jaskiniach i pomaga. I to rzeczywiście jest ten aspekt, który... który który jest fajny, czy zwinność, czy gibkość, czy, czy, czy rozciągnięcie, które też kulturowo są jakoś tam przystosowane dla, dla kobiet, ale yy, wszelkie inne cechy psychiczne, mentalne, czy jakiekolwiek inne, to też byłoby wchodzenie w ten kanon. Yy, to jest typowo kobiece. Dziś trudno mi jest odpowiedzieć, co jest typowo kobiece, bo, bo, bo to jednak wciąż są klisze. Też tak myślę, mm -hmm. że my jednak odtwarzamy, chociaż chyba się trochę bronimy, prawda? Bo jednak świadomość, którą próbujemy kwestia sobie, bycia świadomy. Natomiast ja, ja sama widzę, że, że, że też mimo że staram się być bardzo uważna na to, co mówię, jak mówię, jakich, jakich, jakich słów dobieram, to trudno jest uniknąć tego, tego języka, który gdzieś tam wtłaczano nam od, od maleńkości. Właśnie tych sposobów, prawda? Yy, za pomocą których czy strategii językowych, za pomocą których się komunikujemy tak i nasze myśli ubieramy w słowa, można by powiedzieć. A czy spośród tych narracji wobec tego jest któraś pani najbliższa? Albo może któreś są najbliższe? E, czy, czy, czy nie? Czy w ogóle pani tak na to nie patrzyła, tylko po prostu zbierała, pani zbierała, żeby była ta szeroka perspektywa, nie przywiązując się do żadnej z opowieści? A może nie, a może właśnie któraś jest taka? O, to mógłby być też mój życiorys na przykład. Trudno się nie przywiązywać. W sensie trudno, prowadzę bardzo głęboką pracę nad sobą, żeby uniknąć oceniania siebie i innych, ale to jest bardzo ciężkie. Na pewno wspomniana już przeze mnie Maria Steczkowska była, była, była taką dziewczyną, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie i jej spostrzeżenia. Na pewno Antonina Anglisz, która niewiele osób pewnie wie, ale to jest kobieta, która weszła w góry, mając 43 lata, co w XIX wieku no, naprawdę było już takim wiekiem sędziwym. Co więcej, wprowadziła ze sobą syna. I, i ona była Tą kobietą, która zaprowadziła mężczyznę na w skałę. Zofia Radwańska Paryska jest bardzo bliska mojemu sercu. Przez to, w jaki sposób opisuje tatry, które zobaczyła po raz pierwszy, i to też jest piękne, właśnie. Dlaczego ona taka jest? Bo um, ona poznała tatry i zobaczyła tatry, dlatego że ojciec zabrał ją w nagrodę za zdaną maturę na wycieczkę objazdową po, Polskę, po Polsce i postanowił jej tę Polskę pokazać. I jak Zofia Radwańska Paryska trafiła w tatry, to powiedziała, że to, to było tak, jakby. Zobaczyła coś, co znała i, i kochała, i dopiero teraz odkryła, że to zna i kocha, czyli coś bardzo, bardzo bliskiemu jej, e, jej sercu. I, I to, jak w tych tatrach została, i jak niesamowicie pionierskie rzeczy zrobiła. Oczywiście, siostry, skotnicówny i marzena ze swoim buńczucznym stylem bycia. Mm, to jest na pewno historia na film, aczkolwiek też trochę mnie boli, w jaki sposób ta historia jest opowiadana, bo to zazwyczaj nie są takie silne, mięsiste bohaterki, tylko są właśnie te zwiewne, piękne. Zauważyłam, że w większości publika publikacji na temat Skotniców, jest pierwsza informacja jest taka, że to były piękne dziewczęta. Powiedziałeś, że nawet Wojtek Szatkowski nie uniknął. Tak, że, że one były opowieści. piękne i to po prostu było absolutnie kluczowe w całej ich karierze e, taternickiej. Więc trochę mi się marzy taka historia sióstr Skotniców odarta z tego e, romantycznego, e, romantycznego mitu. No, ale szczerze, e, z każdą moją bohaterką e, czuję jakąś tam więź e, emocjonalną i każda mi na pewno imponuje. To, to, to na 100%. Nie, nie potrafiłabym wymienić jednej, która jest jakimś takim moim ach, tak, ta kobieta, żebym ja miała na nagrobku, tak jak ona. Nie. Czasami też jest taka perspektywa, która po prostu nam odpowiada, prawda? Dziś mhm. czytamy i potrafimy się trochę przejrzeć. Ola Tejstra trochę jest yy, taką osobą, która, no, no ona była taka chyba najbardziej... Yy, Otwarta, pozytywna i w ogóle nie miałam, nie czułam od niej jakiegoś takiego lęku, co ja z jej historią zrobię. Bo, bo ten lęk zawsze, zawsze, zawsze gdzieś tam jest i w taki fajny, zupełnie bezpardonowy sposób op opowiadała o swojej yy, karierze wspinaczkowej. Zawsze, że ona wyjechała, prawda? O to chodzi i wydaje mi się, że właśnie dlatego tak mówiła. Nie czuła, nie czuła presji środowiska. środowiska już, tak. prawda? Już była właściwie mm -hmm. od tego wolna. No właśnie, bo jeszcze zapytam o, o taki aspekt, bo tutaj mówimy, prawda, czy, czy o, o, o kulturze, która czasami tak nie sprzyja, no i my nie potrafimy być, nie wiem, no takie być może, jakie mogłybyśmy być, gdyby nie akurat te klisze, o których też już tutaj była mowa, czasami to niestety mężczyźni, być może też właśnie tacy, dlatego że kultura tak kieruje, a nie inaczej, być może to wcale nie jest zła wola, prawda? Wtedy, kiedy... Ja jestem pewna, że to nie, nie jest, jest właśnie, zła wola, prawda? jeśli my to nawet odbieramy jako coś przykrego dla nas, mówię ogólnie dla nas dla kobiet. Ale tutaj wciąż książce też się pojawiło parę razy takie stwierdzenie, które jakby wskazywało, że również kobieta kobiecie wilkiem czasem, prawda? Też też się pojawiały takie wątki może niespecjalnie rozwijane, mhm. ale, 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 ale prawda, Tutaj Halina też nie przyjęła do klubu, prawda? Za pierwszym razem, jaką prezeska. No i tak jest. E, natomiast e, specjalnie mhm. trochę te, te, te wątki starałam się zostawić, bo e, Lubi się mówić, że kobiety nie potrafią współpracować i jak jest nagromadzenie kobiet, to one się od razu biorą za, za, za łby. Też się odnosząc do kultury, właśnie ostatnio moim oczom ukazał się gdzieś tam na jednym z programów, reklamówka programu o paniach, które rywalizują o względy dwóch panów. Jest taki program teraz, jedne mają 20 lat, drugie 40 i, i po prostu muszą się tak zaprezentować, żeby... Żeby, żeby ci panowie ich wybrali. I tak sobie pomyślałam, że to jest kurczę kwintesencja tego, jak nas się szkoli do tego, żebyśmy skakały sobie do gardeł. Zazwyczaj o względy panów, no ale dzisiaj to się jakby rozwija o karierę, o, 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 o wiele innych celów, które mogłybyśmy osiągnąć. E, to nie jest tak też, że biologicznie kobieta kobiecie jest z wilkiem. Nie mamy tego wpłaczane do DNA już w momencie narodzin, czy nawet zapłodnienia. I, ale trochę trudno nam funkcjonować, będąc szkolone od maleńkości, że tak to powinno wyglądać, począwszy od bajki o Kopciuszku który miał samych wrogów wśród kobiet, skończywszy na współczesnych programach dla, dla masowej publiki. Czyli znowu jesteśmy w naszym Niestety, dzisiejszym no, punkcie i, wyjścia. I, prawda? Nie da się mhm. uniknąć jakby zahaczania o ten wątek kulturowy, bo on tutaj yy, generuje wszystkie problemy. Nawet Można pewnie powiedzieć, że determinuje, tak jest. że gdzieś to chyba tam wszystko, wszystko tkwi. Yy. To też jeszcze, a propos Ola, Ola Taistra mi mówiła, która właśnie jest spoza Polski, wspina się bardzo często z, z kobietami z zagranicy, że kiedy Federica Miniola zaproponowała jej wspólne wspinanie, no to Ola miała takie kurcze, taka kobieta, chce mi zaproponować jakieś wspólne wspinanie, pewnie chce mnie wziąć na podczepkę, żeby mnie ja jej pomogła. A potem ona będzie się lansowała na, na, na moich plecach. I Ola mówi, że tak się nie stało, natomiast to był jeden z takich, jedna z takich pierwszych myśli, która gdzieś tam przeszła jej przez głowę, która jednak jest niepokojąca. Kiedy ktoś nas zaprasza do współpracy, my analizujemy, od nas co, co, coś i, i, tutaj i będzie nie chce tak. dla siebie, mm -hmm. a, nie, a nie dla mm -hmm. nas, prawda? Tak. Yy, tak, i jeszcze właśnie jeden, jedno pytanie też chodzi mi po głowie. To znaczy, yy, a propos tego, dlaczego na przykład yy, takie kobiece wspinanie aż tak się nie rozwinęło, że my dziś nie mamy aż tylu kobiet wspinających się, przynajmniej w mediach, prawda? Bo ja myślę, że w ogóle jest. Jeżeli się pojedzie nie wiem, na skały, no to widać, nie, wiem, nie prowadziłam takich badań, nie znam takich badań, ale że dziewczyn jest bardzo dużo. Mm -hmm. Bardzo dużo. I... Im wyżej, tym mniej, proszę no zauważyć. Właśnie. Im wyżej, że... tym mniej. Ale tak. to, to jest wszędzie. Na uniwersytetach, na stanowiskach kierowniczych. Im chcemy jakoś tam wśród przewodników pierwszej klasy, im chcemy wyżej zajść, tym. Te drzwi są na początku otwarte. Natomiast im wyżej wchodzimy po drabinie, tym rzeczywiście tym kobietom jest trudniej. Z wielu powodów. To jest kwestia macierzyństwa, to jest kwestia. No przede wszystkim rodziny jednak umówmy się. To, to, to jest coś, co zazwyczaj blokuje e, kariery większości większości kobiet. E, m, więc e, m, i się e, zacięłam. <grym> Tak, tak. to tak. ja może pomogę, bo jeszcze tutaj chyba tak, już nie, nie, nie proszę, myśl. To, to pytanie, tak, to pytanie. To jest moja <laughs> też. Bo tak sobie pomyślałam, że jeszcze też jakby chyba jeden z powodów było to, o czym też mówiły tutaj kobiety, że po prostu nie miały partnerek. Partnerek? Teraz alpinizm, tak? I, i, i dlaczego tych kobiet nie ma więcej? Ja nie uzyskałam odpowiedzi na to pytanie. W książce. Ja pytałam w zasadzie każdą moją rozmówczynię, dlaczego jest tak, że, że w tych wielkich polskich programach Himalajizmu tych, tych dziewczyn e, nie ma. Po prostu. E, I nie znam odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony e, trochę odpowiedzią jest to, że one mówią: Wiesz co, nie się nie chce. Po prostu. Ja nie chcę jechać, użerać się. E, trochę Agna Bielecka o tym mówiła, że ona Przeszła naprawdę ciężką szkołę jeżdżąc na te wysokogórskie wyprawy. Ona powiedziała, że ona w sumie pojechała ostatnio na Nuna, powiedziała, że to była najfantastyczniejsza wyprawa, jakiej doświadczyła, była z, z partnerem, doświadczyła całej magii gór, o której, na której jej zależy. Nie miała żadnych, żadnego takiego obciążenia emocjonalnego, psychicznego, które, które jakoś by ją e, tak kóło i, i, i było jak taki kamyczek w bucie, który na początku nie przeszkadza, ale potem od niego się robią straszne odciski i, i niewygodnie jest iść. E, większość moich rozmówczyń powiedziała sobie mnie interesuje wspinanie, a nie siedzenie gdzieś tam w, w, w obozie przez ileś tam dni i czekanie na na okno pogodowe. Co więcej, teraz stało się tak, że to one mają własne fundusze i nie muszą prosić ani czekać, aż jakaś organizacja cokolwiek im przekaże, tylko po prostu jadą, ale proszę zauważyć, co się zrobiło, co się wydarzyło z Magdaleną Gorzkowską, no na tym pomyślałam. która zdecydowała się za własne fundusze e, sponsora, no ale sama tego sponsora e, sobie zorganizowała pojechać. No. Ja nie widziałam takiego festiwalu nienawiści naprawdę długi czas w mediach. Praktycznie zjedzono tę dziewczynę tylko za to, że postanowiła się porwać na szczyt. I to może trochę być odpowiedź na pytanie: dlaczego w tych górach wysokich tak, tak trudno o, o dziewczynę? Tak próbowałam troszkę o Magdalenie Goszkowskiej rozmawiać ze znajomymi, tak podpytywać, mm -hmm. no, jak, jak widzieli i tak dalej. No i na przykład niektórzy mówili, że nie, że to nie dlatego ją spotkało, to co spotkało w czy po prostu przykrości językowa, może powiedzmy mm -hmm. też dość łagodnie, czy różnorodne przykrości tego typu, tylko dlatego, że ona tak się lansowała. Takie odpowiedzi słyszałam od różnych osób, i od no kobiet właśnie. i od mężczyzn, że nie, że to nie o to chodziło, że ona tam pojechała, no bo mówię, no wiecie, no przecież... Gdyby się nie lansowała, nie dostałaby pieniędzy od sponsora, e... więc najzwyczajniej w świecie nie mogłaby tam pojechać. No więc właśnie. I w tym kontekście też sobie myślałam, no bo tak naprawdę czym jest feminizm? Co to jest feminizm? W ogóle właśnie, co, jak pani myśli? Mhm. Co to jest feminizm dla pani? Dla mnie? Tak. To jest e, możliwość robienia rzeczy, który, do których mam kompetencje... Do których mam warunki, wiedzę, umiejętności, e, niezależnie od tego, czy jestem kobietą czy mężczyzną. Przy pełnym zachowaniu praw do tego, żeby być tak kobiecą, jak chcę, żeby mieć pomalowane paznokcie. Proszę mi wierzyć, jak pojechałam pierwszy raz w tatry gdzieś na jakiś trudniejszy szlak, to miałam pomalowane paznokcie i kolega nie omieszkał zauważyć, że lakier mi odprysł jak e, gdzieś tam e, wkładałam rękę w skałę. I od razu się poczułam taka malutka, przez ten głupi lakier na paznokciach. E, I feminizm nie jest o tym, żebyśmy weszły na traktor, żebyśmy poszły w przodku na, na, na kopalni. Feminizm jest o tym, żeby przy wszystkich naszych kobiecych właściwościach i byciem kobietą taką, jaką chcę być, mogły robić to, co możemy robić i mamy do tego kompetencje i chęci, bez stawiania dodatkowych przeszkód. Prawda, że właśnie też myślę podobnie, prawda? Że feminizm to jest to, że ja jestem słyszalna z tym, z czym chcę być słyszalna. Prawda? Tak i że moja płeć nie jest e, powodem do tego, żeby stosować wobec mnie przemoc, żeby stosować wobec mnie wyzwiska, żeby stosować wobec mnie jakąkolwiek formę umniejszania, że moja płeć nie jest w żaden sposób powodem do tego żeby jakkolwiek nie umniejszać. Myślę, że tutaj, jeśli Pani mhm. pozwoli, możemy chyba na koniec podsumować tę naszą rozmowę takim cytatem z książki, oczywiście autorstwa Dity Kicińskiej, której Pani powiedziała, że wiele zawdzięcza, bardzo, prawda? Bardzo. Bo Dita Kicińska powiedziała tak, że w jaskiniach ludzi weryfikuje nie ich płeć, tylko zdolności. Bo sobie tego życzymy. Tak powinno być tak. <laughs> bardzo pani dziękuję, dziękuję. pani Agato, za rozmowę. Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję. No i teraz właśnie skończyłam ja, ale może państwo mają pytania do naszej pani, pani autorki. Przepraszam bardzo, bo myślę, że państwo będziecie mieli wiele fajnych pytań, ale ja takie jedno techniczne. Okay. Bardzo tutaj takie dwa słowa: herstoria i historia. Czy Pani mogłybyście wyjaśnić, rozumiem, że chodzi o ten zaimek dzierżawczy tak. rodzaju męskiego i żeńskiego, ale proszę, dosłownie dwa słowa, żeby to Państwa nie zanudzać. Tak, tak, to jest tak jak mówiliśmy trochę zabawa językowa, her po angielsku znaczy ona, his po angielsku znaczy on. No i rzeczywiście historia jest w dużej mierze zmaskulinizowana, to jest kwestia po prostu tego, że mężczyźni przez ogromną część wieków, nawet nie dekad, mieli najpierw dostęp do edukacji, po prostu jako jedyni, a potem mieli ułatwiony dostęp do, do edukacji i to oni pisali księgi, i to oni pisali historię. Natomiast od kilku lat bardzo popularny zrobił się właśnie nurt hair story, czyli wyciąganie, pokazywanie tych kobiet, które. Naprawdę zrobiły bardzo dużo, przyczyniły się do odkryć, do lotów w kosmos. Fantastyczny film, ukryte działania o, o, o kobietach, które e, działały w, w NASA i których jakby dokonania w żaden sposób nie, nie, nie były zauważone. Tych hair story jest coraz więcej i to jest fantastyczne, bo jakby coraz więcej odkrywamy i widzimy, że, że to nie było tak, że my. Przez ileś tam czasu siedziałyśmy cały czas w domu, interesowały nas tylko pielesze, ale rzeczywiście działałyśmy, uczyłyśmy się, potrafiłyśmy obsługiwać komputery, nawet kiedy były ogromnymi szafami, tylko nikt o tym nie chciał pisać. Niestety. A te opowieści kobiece są tak samo ważne, jak męskie wydobywanie kobiet właśnie, prawda, z historii, można by powiedzieć. Pomyślałam sobie jeszcze, oczywiście czekając na pytania od Państwa. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to ja to oczywiście z mikrofonem podejdę, ale a propos tego, o czym Pani powiedziała, czy wejść na przykład w Krakowie do Głównej Księgarni Naukowej i zobaczyć, że jest coraz więcej książeczek właśnie dla młodych czytelników pokazujących kobiety i ich dokonania, różnorodne, z całego świata. Kobiety, prawda? Jest y, y, historia kobiet, Anny Kowalczyk. Fantastycznie, że druga książka o tatarniczkach w tym roku powstała. Anny Król tych stricte, y, stricte przedwojennych I, i, i to jest rewelacyjne, dlatego że po 60 latach od książki Haliny Ptakowskiej Wyżanowicz, gdzie nie było naprawdę nic na ten temat, nagle pojawiają się dwie książki, i to jest no, rewelacyjna informacja. Pojedyncze, prawda? Znaczy pojedyncze, nie tyle pojedyncze, ale o pojedynczych osobach, prawda? Książki się. Eee, tak, ale to też jest świeża, tak, to są... świeża sprawa. <laughs> Anna świeża, Kamińska, tak, z, tak. z, z, która rzeczywiście wyciąga fantastyczne kobiety, tak jak Halina czy, czy, czy Wanda, czy chociażby Simona Kosak, która na przykład dla mnie była całkowitym odkryciem. Dla mnie też. Hmm. Ale cudowna książka, tak, prawda? Tak, tak, właśnie. Dobrze, to ja jeszcze raz zadam pytanie, czy ktoś z Państwa chce zapytać naszą autorkę. O coś. Oczywiście. To Zosiu. Tak. Zosiu, to może. Aha, to jest stamtąd, tak? Czy chcesz tutaj. Nie chodzić daleko, to sobie już tu stanę z boku. Ja mam takie pytanie do Ciebie. Ponieważ trochę nam opowiedziałaś o tym, jaki był cel napisania takiej książki i wydobycia historii kobiet na powierzchnię. to. Mam takie pytanie: czy masz taką bardziej perspektywiczną wizję tego, że to pisanie o kobietach jest tylko takim jednym z kroków, który ma prowadzić do tego, żeby nam, kobietom i nam, mężczyznom, mówię tu nam, ponieważ my wszyscy jesteśmy ludźmi, żyło się ze sobą lepiej, żebyśmy po prostu lepiej się rozumieli? Ale żebyśmy się lepiej rozumieli, musimy się lepiej poznać. Przede I... wszystkim o to mi chodziło. Tak jak mówię, nie zależało mi na tym, żeby napisać książkę. Panowie, jesteście fatalni. My jesteśmy takie dzielne, musimy sobie radzić i przełamywać wasze kordony. W mojej książce jest opisanych naprawdę wielu fantastycznych mężczyzn, którzy rzeczywiście wyciągali tę rękę i, i, i pomagali e, dziewczynom, żeby sobie radziły na tym szlaku, żeby się nie bały, żeby, żeby szły. I tak jak e, Zosiu zauważyłaś, to poznanie perspektywy kobiecej i opisanie jej mam nadzieję, że pozwoli wielu mężczyznom zrozumieć i na przykład zahamować się przy jakimś żarcie, który niby ma być tylko żartem i miejmy wszyscy dystans, e, te, ten mityczny dystans, o który się prosi przede wszystkim kobiety, które mają być najbardziej zdystansowane i pomyśleć, czt, nie, nie zrobię tego, bo to ma dalekosiężne konsekwencje. W ogóle też taki szerszy problem, prawda? Takiej w ogóle etyki słowa, prawda, etyki komunikacji, tak tego, co my do siebie, co nawet nie że wypada, bo to bardziej grzeczność, ale prawda, jak my czujemy język i, i co my na temat języka wiemy, prawda, I w jaki sposób my go używamy, jakich właśnie strategii używamy, tak żeby kogoś zranić bądź nie. No i tak, typy... jakby, czym są wyzwiska, jak, czym są motywowane, jak brzmią. Zauważmy, że dotyczących, dotyczące kobiet czy kobiecych części ciała zazwyczaj są najgorsze i określają kogoś bardzo słabego, bardzo e, niepotrafiącego wiele rzeczy i takiego no, mającego dwie, dwie lewe ręce. Więc ten język jest bardzo ważny, zresztą o czym też pisze? Tak, tak, I o, mhm. o tym pani pisze i jeszcze mi jedno przyszło do głowy, oczywiście czekamy na pytania dalej, ale pomyślałam sobie też, że właściwie w książce też wielokrotnie pojawia się informacja taka, że to mężczyźni nie tylko pomagali kobietom w górach, ale właśnie wprowadzali je w góry, prawda, tak. że to też chyba warto, prawda, żeby... Tak, nawet, nawet Maciej Sieczka, który jednak, no to by lata temu określany był opiekunem kobiet, co prawda pojawiają się tam oczywiście opisy kurtuologiczne, że jak trzeba było, to położył własną kapotę, żeby nie ubrudziła nóg w, w kałuży. No ale trudno oczekiwać od, od kogoś, kto żył x wieków temu, żeby tutaj miał takie wyczucie, że, że, że może niekoniecznie, że może traktujemy się wszyscy równo. Ale tak tych, tych panów było wielu. I myślę, że gdyby nie ci panowie, to nie mielibyśmy dzisiaj takiej sytuacji tylu kobiet na ściankach wspinaczkowych czy, czy, czy w skałkach. Zresztą o tym Zosiu, co się tu jest, prawda? Albo gdzieś poszła na koniec. Zosia też o tym mówi, prawda? Zosia tak. właśnie opowiada o tych fantastycznych mężczyznach przecież. To większość jest moich bohaterek tak o nich mówi. Tak, tak, tak. tak. Akurat jest Zosia i tak sobie. Zosię historię, herstorię yy, skojarzyłam na bieżąco. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma ochotę? A, Dobrze. Ja mam pytanie, jak Pani wpadła na pomysł? Napisania książki. I e, z jakimi reakcjami po drodze się pani spotykała? E, I jakie reakcje i jaki odbiór e, jest aktualnie już po wydaniu tej książki? Bo w sumie z perspektywy tych mass mediów, całej tej kultury, e, tak mowy nienawiści, hejtu czy. W ogóle te reakcje tak, internetowe są dosyć istotne jednak mimo wszystko w dzisiejszych czasach. Jak, jak ona została odbierana i z jaką drogę musiała Pani przejść pisząc ją? Mm -hmm. Czy była Pani na przykład y, raczej odwodzona od tego pomysłu, czy wręcz zachęcana? Czy... Nie, na mi powiedziano, że przygotuj się na masakrę. Um... I nie sposób się przygotować na masakrę, prawda? Nawet jak się człowiek myśli, że jest przygotowany na masakrę, to, 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 to nie ma się takich mechanizmów psychicznych, które jakoś to ułatwią. Jak wpadłam na pomysł? To trwało pewnie przez dłuższy czas. Ja y, mówiłam o tym nawet dzisiaj y, y, pani z, z telewizji Tygodnika Podchaleńskiego. Y, właśnie ja jestem dziewczyną, która nigdy nie miała takich problemów, o, o których w sumie piszę. Mam wujka Górala Stasiczka, a mój dziadek zawsze chciał mieć wnuka i jak się urodziła wnuczka, to uznał, że to nie jest żadna przeszkoda, żeby, żeby robić ze mną wszystkie te rzeczy, które chciał robić z wnukiem. No a że dziadek bardzo się z wujem Stasiczkiem przyjaźnili, no to mnie w te góry od małego... Ciągali, pamiętam, że, że góralki w schroniskach aż się żegnały na mój widok, jak widziały takiego brzdąca, którego oni nie wnosili, tylko mówili idź, no idź, no przecież nie będziemy nieść, super, chodź, warto. Jeszcze dobrze nie chodziłam, a wujek przyniósł takie strasznie długie polsporty, narty, i jak mnie wsadzili na te narty, to naprawdę no, pamiętam to przerażenie, ale dzisiaj uwielbiam narciarstwo i, e, i bardzo jestem im wdzięczna za to, że, że, że tak to robili. No, w każdym razie e, mnie się wydawało zawsze, że, 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 że przede mną nie ma ograniczeń. Ale kiedy na studiach e, próbowałam zabrać moje koleżanki, czy to w góry, czy to w Tatry, to się naprawdę spotkałam z murem. Że one były absolutnie przerażone. One nie chciały, one nie potrafią mapy czytać. One nie wiedzą, przecież my po prostu tam wilce nas jedzą, spadniemy, koniec. E, I dosyć intensywnie wchodziłam w taką tematykę feministyczną. Ja studiowałam polonistykę. Tam jest to dosyć E, ważny temat dzisiaj, jakby dużo tekstów e, czyta się na ten temat, e, i też jestem wdzięczna moim wykładowcom, że jakby uświadomili mi e, problem. Natomiast e, za cztery lata temu jechałam w Himalaje z, z, z dwójką przyjaciół. Ja zawsze, gdzie siadę, to sobie kompletuję literaturę na, na jakiś temat, a te kobiece narracje bardzo mnie interesują, więc próbowałam rzeczywiście znaleźć e, te kobiece górskie opowieści. I okazało się, że naprawdę nie ma ich dużo. Wtedy wyszła chyba tylko jedna książka Anny Kamińskiej, drugiej nie było. Wtedy trafiłam właśnie na Halinę Ptakowską-Wyżanowicz i tej od Krynoliny Doliny. No i potem okazało się, że o tych taterniczkach, no to tak naprawdę no, nie wiem, kto dzisiaj jest taką super gwiazdą. Czy jest może jakaś druga Rutkiewicz, czy nie ma jej, czy jakby co, się, co się dzieje z tymi, z tymi kobietami. E, I kiedy przyszedł taki czas w moim życiu, że, e, że zaczęłam mieć czas, i okazało się, że jestem wciąż z dziewczynką, więc przecież taki element e, właśnie, e, że kurczę, jaki ten świat będzie dla, dla tej mojej córki. No to pomyślałam, że warto, warto, warto by było pochylić się nad tymi, przypomnieć te, o, który, o których już było napisane, ale też poch, pochylić się nad tymi kobietami, które wspinają się e, dzisiaj. E, jak to zostało odebrane? No jak się pojawiło e, ogłoszenie, że taka książka wychodzi, jeszcze książki nie było, to pierwszy komentarz jakiegoś pana był, a czy ta pani to ma w ogóle pojęcie na temat kur? Czy ta pani w ogóle cokolwiek wie, że ona śmie cokolwiek na ten temat w ogóle podnieść pióro i napisać? E, więc no, trochę Magdalena Goszkowska, tak, e, tu, się, tu się odzywa. E, miałam bardzo dużo wsparcia wśród, wśród kobiet, które zaciekle broniły tej książki miałam ileś tam dyskusji internetowych z, z, z zarzutami, co do których do części się na pewno zgadzam. Tak? I jakby ta, ta, ta rozmowa jest otwarta. Ja nie twierdzę, że napisałam książkę idealną. Bardzo bym chciała, ale to niestety nie wyszło i myślę, że dzisiaj gdybym ją pisała, to pewnie inaczej bym zrobiła wiele rzeczy i przede wszystkim domagała się porządnej redakcji merytorycznej. Natomiast hmm, Myślę, że jednak osiągnęłam zamierzony cel, bo masakra zawsze przyciąga wielu widzów. Gra o tron świetnym przykładem, więc, więc trochę mi to kosztowało, bo to zawsze kosztuje. Um, ale koniec końców um, bardzo się cieszę, że ta książka jest i że Państwo tu są i chcą ze mną o niej rozmawiać i o niej słuchać. I to jest dla mnie największa radość. Mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałam i wy, wyczerpująco um, odpowiedziałam na Pani pytanie. Tak to było. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zapytać Panią Agatę o coś? Tam jest, tak? tak, tak tam, tam z tyłu. Dobrze, to ja już idę z mikrofonem. A jest mikrofon, dobrze. Ale nie o, działa. działa? Ym, o, oczywiście o. będę stała w kolejce po autograf, ale potem tego nie słychać, co się mówi autorowi. Mhm. Dlatego ja chciałam bardzo podziękować za tę książkę i za to, jaki ona ma wydźwięk i jakie słowa są użyte i jakie osoby są wspomniane, i jaka jest, jak jest podkreślona rola tego, że kobieta czasem zostając matką rezygnuje, ale kontynuuje później swoje pasje i w ogóle nie mam się o co przyczepić, nie. dlatego nie rozumiem tych, którzy się Najwidoczniej sami czegoś nie przeżyli i mają jakieś braki chyba na tym punkcie, więc dlatego leczą swoje kompleksy. Także zero zastrzeżeń i bardzo ogromnie, ogromnie dziękuję za właśnie taki wydźwięk tej książki. Mój syn też. Bardzo tak, pani dziękuję. że mikrofon. To jest Wiesz? super miło usłyszeć coś takiego, naprawdę. <laughs> Cała przyjemność. W mówieniu takich mych rzeczy, bo czasem w książkach jest się o co przyczepić, a tutaj ja uważam, że jest idealnie. Dzięki. Dziękuję. Beata Słama powiedziała, że to jest potrzebna książka, prawda? Beata, z którą pani też potrzebna przecież dobra, rozmawiała, tak, tak, prawda, tak, tak, I, i pomagała tak. danie jako Była ogromnym wsparciem potrzebna książka. Też myślę, że to jest potrzebna książka. Właśnie dla tych wszystkich powodów, o których tutaj powiedziałyśmy i to jest najważniejsze dla mnie. Prawda? Mm -hmm. A ma pani plany jeszcze jakieś wobec y, albo środowiska górskiego? Oczywiście chodzi mi o plany literackie. Mm -hmm. y, czy też dziennikarskie? Ja Sprawić się ze wszystkimi literami. <laughs> no właśnie, jakie są pani plany? Powiem o, państwu szczerze. Książkę pisałam w ostatnich miesiącach ciąży i w pierwszych miesiącach życia mojej córki. To był po prostu taki hardkor, że no nie chcę porównywać ze wspinaniem się na zamarłą turnię albo podobne, ale jestem y, intelektualnie, mam nadzieję, że tego nie słychać, ale jestem intelektualnie przemielona na wszystkie możliwe sposoby i obecnie po prostu łapię oddech. I, a, to, a to też jest trudne, bo ona się właśnie nauczyła chodzić i wchodzi wszędzie i chyba będzie taterniczką. E, że e, chciałabym na pewno wrócić do, do niektórych moich bohaterek, bo, bo mam wrażenie, że, że tam jest dużo więcej i, i, i należałoby tę historię opowiedzieć pełniej i szerzej i, i poświęcić na przykład tylko im, już kończymy, Mucho, ca całą książkę. Natomiast na chwilę obecną, dopóki... Nie poślę jadzi do żłobka i, i, i nie połączę wszystkich synaps w moim mózgu, które, które ewidentnie zostały przerwane, to trudno mi jest cokolwiek powiedzieć. Chciałabym mieć super zaawansowane plany, ale przyznam się Państwu szczerze, że absolutnie nie, nie mam. Ale chęć ma Pani. Chęci zawsze. Chęci zawsze. To bardzo się cieszy wobec tego myślę, że mogę bo w imieniu nas wszystkich tak powiedzieć. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? już brawa, oklaski dla pani Agaty. Dziękuję państwu bardzo.